Skaleczony palec? Można zrobić opatrunek z gazy albo przykleić plaster, a ponieważ żyjemy w świecie szybkich rozwiązań, plaster na ogół wygrywa. Następnym razem, kiedy mały rozbije kolano, będziecie wiedzieli dokładnie, jak robi się samoprzylepne opatrunki zwane plastrami. Plastry robi się z różnych materiałów, ale najważniejszym jest tkanina zwana ETS, rozciągliwa tylko w jedną stronę. To z niej robi się samoprzylepną część opatrunku. Z tej 1800-metrowej wstęgi materiału powstanie 1 800 tysięcy plastrów. Jedną stronę wstęgi pokrywa się cienką warstwą kleju. Potem podgrzewa się ją do 49 stopni Celsjusza, co spulchnia klej i tworzy w nim otworki. Następnie wstęgę tnie się na 300-metrowe odcinki i ponownie zwija. Plastry mają rozmaite rozmiary. Te ostrza tną na wstęgi pasy o różnych szerokościach. Pasy materiału są już gotowe do następnego kroku, przyklejenia ochronnych poduszeczek. Ta maszyna tnie materiał opatrunkowy za pomocą ostrych pierścieni, ostrzonych co pół roku. Materiał jest cięty na wąskie pasy, które później zostaną przyklejone do samoprzylepnego podkładu. Pasy są już gotowe do następnego etapu. Elementy składowe plastrów są na swoich miejscach. Maszyna łączy je, tnie i pakuje. Plastry lądują między dwiema wstęgami niezadrukowanego papieru. Pakowanie przebiega w tempie od 300 do 1500 plastrów na minutę. Ten walec przebija perforację ułatwiającą oddzielanie plastrów. Małe plastry można produkować też inną metodą. Pasek opatrunku jest układany na środku materiału ETS. Opatrunek nie jest jeszcze wyjałowiony. To robi się później. Następnym krokiem jest przyklejenie dwóch papierowych pasków ochronnych do pokrytych klejem brzegów taśmy. Ostrze odcina plastry, a ssawka umieszcza je między dwiema papierowymi taśmami. Oglądamy ten proces w zwolnionym tempie. W rzeczywistości maszyna wykonuje do 300 ruchów na minutę. Plastry opuszczają maszynę szczelnie zapakowane. Niektóre rodzaje plastrów przechodzą przez maszynę przewijającą w nich otwory, które przepuszczają powietrze, przyspieszając gojenie ran. Plastry są już gotowe. Niekiedy na opakowaniu nadrukowuje się instrukcje. Dwie polimerowe płyty na bębnach zbierają tusz z rolek i odciskają nadruk na papierze. Wstęgi przesuwają się między nimi z ogromną prędkością. Następnie są wyjaławiane. 10 tysięcy plastrów na raz. Automatycznie odliczone porcje plastrów wpadają do pudełek. Wielką belę ETS, którą pokazaliśmy na początku, przerobiono na prawie 2 miliony opatrunków. Każdego roku ta fabryka produkuje aż 4 miliardy plastrów w 65 odmianach.